Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj przychodzę do was z ciastem drożdżowym, z wieńcem wielkanocnym. Jak takie pyszne ciasto zrobić, to już zapraszam was na filmik. I zaczynamy od roszczynu drożdżowego. Do 20 g świeżych drożdży dodaję taką solidną szczyptę cukru. Drożdże z cukrem krótko połącza i na chwilkę odłoża na bok. Następnie do drożdży wlewam 220 ml ciepłego mleka i wszystko razem wymieszam. W misie miksera mam 500 g przesianej mąki, do tego wlewam roszczyn z drożdżami. Mąka lekko przyprusza na tym roszczyn i zostawiam pod przykryciem w ciepłym miejscu na około 15 minut. Następnie dodaję szczyptę soli, 50 g cukru i jedno jajko. Wszystko razem krótko zamieszam w mikserze. Następnie dodam jeszcze 60 g rozpuszczonego ciepłego masła i wszystko razem zagniatamy na 1 litrę masa. Jak ciasto jest dobrze zagniecone, to przykrywam je i odstawiam na 45 minut w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. W tym czasie ugotujemy budyń i na budyń potrzebować będziemy 250 ml mleka, jedno opakowanie budyniu, 100 g cukru, z cukrem waniliowym lub wanilią. Z tego odlać trochę mleka i rozmieszać w tym budyń. Następnie dodać cukier z cukrem waniliowym i wszystko dobrze wymieszać. Reszta mleka doprowadzamy do wrzenia i gotujemy jak budyń. Gotowy budyń wlewamy do naczynia czy do jakiejś salaterki, przykrywamy folią spożywczą i odkładamy w jakieś zimne miejsce do całkowitego wystygnięcia. Następnie wyrośnięte ciasto drożdżowe musimy odpowietrzyć. Na posypanym mąką blacie wykładamy ciasto. Trochę je musimy przegnieść i podzielić na równe trzy części. Każdy z kawałków ciasta rozciągamy, rolujemy na takie długie sznurki o długości około 45 cm.
Następnie wszystkie trzy sznurki razem łączymy i zaplatamy po prostu warkocz, tak jak na plecionka. Następnie potrzebna nam będzie forma o średnicy 26 cm. Najlepiej jakby ona była z takim kominkiem, jeszcze miała taką stawkę z kominkiem. Ja akurat tego nie mam i zamiast tego posłużyła się tutaj takim kubkiem. Forma powinna być dobrze natłuszczona, wysmarowana i dobrze mąką wysypana. I tak samo ten kubek trzeba też właśnie trochę natłuścić i lekko go mąką popruszyć, żeby to ciasto się do tego kubka nie przywarło. Następnie do jednego jajka dodajemy 1 łyżka mleka. Razem dobrze rozszczepać i posmarować górę ciasta. Następnie zostawić pod przykryciem w ciepłym miejscu na około 30 minut. Następnie góra ciasta jeszcze raz posmaruje jajkiem. W tym czasie rozgrzewamy już też piekarnik do 180 stopni, góra dół. Następnie wierzch ciasta posypia jeszcze takimi posiekanymi migdałami, dodatkowo jeszcze takim grubym cukrem. Całość wkładamy do dobrze nagrzanego piekarnika i pieczymy przez około 35 minut. Po upieczeniu ciasto bardzo dobrze wychłodzić, wtedy dopiero wyjmujemy z formy. I ta szklanka też bardzo fajnie mi tutaj właśnie wyszła z tego ciasta. Nic tam mi się nie stało. I bardzo fajnie jest ten wieniec wypieczony. Następnie ciasto przekrowimy na pół. I zabieramy się za krem do ciasta, krem budyniowy, czyli 250 g miękkiego masła. Ubijamy z 50 g cukru pudru na bardzo taką białą, lekko masę. Wszystko razem ubijamy na najwyższych obrotach. Do dobrze ubitego masła z cukrem pudrem dodajemy łyżkami stopniowo nasz zimny budyń i ubijamy wszystko na najwyższych obrotach do połączenia się wszystkich składników, tak żeby nie było grudek. Następnie gotowy krem przykładamy do woreczka cukierniczego z taką właśnie szeroką tylką. I krem szprycujemy na ciasto, albo po prostu możecie też za pomocą łyżki ten krem rozprowadzić. Do środka na ten krem przydam jeszcze owoce, w
moim przypadku są to tutaj truskawki, tak chciały moje dziołchy. Bardzo dobrze to ciasto smakuje też z wiśniami lub z brzoskwinią. Po prostu to kto co lubi. I druga połówka ciasta przychodzi na górę, dobrze docisnąć i praktycznie ciasto jest gotowe. Te ciasto oczywiście można zrobić na każdą inną okazję. Ono jest bardzo pyszne i bardzo Wam je polecam. I ona góra zrobiła też taką dekorację z kolorowych jajeczek czy z czekolady za pomocą takiego gęstego lukru. Przymocowała je do góry i to tak typowo właśnie takie ciasto, taki wianek wielkanocny. Te ciasto przekroję, pokażę Wam jeszcze jak wygląda w środku. Bardzo pysznie, bardzo apetycznie. Dziękuję Wam kochani za to, że tu ze mną jesteście, za Wasz spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie, a my widzimy się zaś na następnym filmiku. Pa, pa, kochani!